Jesteśmy w środkowych Indiach, w stanie Madhya Pradesh i jedziemy z Agry do Orsza. Podróż indyjskimi drogami jest daleka od komfortu. Trwa długo, jest mało bezpieczna, ale dzięki temu ciekawa. W ulicznym zgiełku, kakafonii klaksonów, huku silników, upale i kurzu, po kilku godzinach jazdy czuję się oszołomiony nawałem tego wszystkiego. To wszystko to codzienność, to nie jest przygotowane dla turystów, to Indie. To nie spektakl, to dzieje się naprawdę. Święte krowy na ulicach, świętobliwi mężowie, wszędzie tam, gdzie można dostać jakiś datek lub coś do zjedzenia, wielka ilość żebrzących bezdomnych, mieszkających byle gdzie, często w niewyobrażalnych warunkach i miejscach, to stały element gry tego olbrzymiego państwa. Jesteśmy w Orsza, niegdyś strategicznym mieście, teraz niewielkim, jakby zapomnianym przez rządową administrację. Powstało w XVI wieku za panowania cesarza Akbara, tego samego, który wybudował w niedalekiej Agrze słynny Taj Mahal, upamiętniając w ten sposób swoją zmarłą żonę. Orsza leży nad rzeką Betłą, pełną głazów i skalnych wysp, na których mieszkają, czy raczej koczują ludzie. Pod tym drzewem jest nawet coś w rodzaju sklepu. Jest ranek, a dymki z ognisk mogą zwiastować śniadanie. Most przez Betłę nie ma balustrad, to ułatwia dostęp do skalnych wysepek. A świętobliwi mężowie dzięki temu mogą szybciej nawiązać kontakt z przechodzącymi mostem. Jest tu ich całkiem sporo. Obserwują przechodzących, wyciągają ręce podatki, czasami modlą się i tak schodzi im cały dzień. Orsza leży na turystycznej trasie i z racji zachowania się
XVI-wiecznego fortu, świątyni bogini Lakshmi i dużej ilości świętobliwych mężów przyciąga turystów z całego świata. Można powiedzieć, że życie toczy się tu jak przed wiekami, a jego rytm wyznacza hinduistyczna wiara i przyroda. Każdy robi to, co uważa w danej chwili za słuszne, nie wymuszając na innych podobnych zachowań. Zatem ktoś robi pranie, tuż obok ktoś się modli, ktoś się kąpie czy przebiera. Krowy jedzą to wszystko, kartony, papiery, a najczęściej się na śmietniskach żyją. Świątynia Lakshmi. To popularny w Indiach sposób wyrobu placków zastępujących w naszym rozumieniu chleb. Każda osoba robi ciągle tę samą czynność, dzięki czemu produkt powstaje szybko, bo wprawa doskonali umiejętności ich wykonywania. To typowa manufaktura. A na drugim planie krówka uzupełnia niedobór wapnia, pozyskując go z tynku. Nikt jej tego tu nie zabroni i nie skarci. Obok mnie koleżanka też coś chce. W świątyni mieszkają teraz tylko małpy, no i turyści odwiedzają. Może sama Lakshmi też tu mieszka. Święci mężowie, karmieni przez ludzi. Prawdziwym pastwiskiem w naszym rozumieniu dla indyjskich krów są śmietniska, które można spotkać wszędzie tam, gdzie jest niezabudowany teren, w tym również ulice. Jest tu dużo papieru, organicznych odpadów, a większość chodzących ulicami miast krów może nawet nie znać smaku trawy. Hurtowy targ bananów. Większość zakupów dowożą do sklepów i stragany w rykszę. To najtańszy sposób transportu w Indiach. Obsługa rykszy to bardzo ciężka praca. Jeśli ktoś będzie miał okazję, proszę spróbować. To tylko z boku wygląda jak jazda trzykołowym rowerem. Średnia długość życia ryksiarza w Indiach to 34 lata.
To, co niesie w koszu na głowie ta hinduska, to opała, konkretnie zebrane na ulicy rękami krowie kupy, uformowane również rękami w dyski i wysuszone na słońcu. Ślady palców widoczne są jeszcze na dyskach. To jeden z głównych materiałów opałowych używanych w cudzysłowie w kuchniach niskich kas społecznych. Varanasi położone w stanie Uttar Pradesh nad świętą rzeką Ganges według Hindusów zostało założone przez hinduskiego boga Siwę, którego kult jest tu szczególnie silny. Te ponad 3-milionowe miasto, jeden z najważniejszych ośrodków hinduizmu i buddyzmu, ma według historyków ponad 2,5 tysiąca lat. Panuje tu niemal zawsze nieopisany tłok. Wynajmujemy łódź i pływając po Gangesie będziemy obserwować wieczorną pudżę oraz gaty, czyli schody do Gangesu. To właśnie na gatach odbywają się modły, medytacje, rytualne kąpiele i tu przybywają kondukty pogrzebowe, by zanurzyć w Gangesie ciała zmarłych przed złożeniem ich na pogrzebowych stosach. Zapalają się stosy pogrzebowe.